Adam Siarczuk-Cerowski, jestem przedstawicielem Fundacji Zwycięzcy, która ma siedzibę tutaj pod Warszawą. Tu jest mój numer telefonu i mail, potem wam powiem dlaczego. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegokolwiek więcej oprócz tego, co ja powiem dzisiaj, to możecie wystarczy, że się na moje nazwisko w necie i dowiecie się wszystkich szczegółów. Ja chcę dzisiaj do was, przyjaciele, powiedzieć na temat różnego rodzaju zagrożeń, tylko że ja zrobię inną rzecz. Ja nie będę was umoralniał, ani wam jakoś tłumaczył różne rzeczy, ponieważ robię takie założenie, że wszystko wiecie. Ja mam syna, który ma 20 lat, więc on, kiedy miał powiedzmy 17, 18, 19, i zresztą teraz również, to, to wszystko wiecie. Z wiekiem mu to trochę przechodzi, ale zasadniczo, kiedy jest się w tym wieku, w którym jesteście, to się zasadniczo wie wszystko. Więc ja chcę wam powiedzieć tylko kilka rzeczy na mój temat. Ja jestem dzisiaj jestem terapeutą, jestem człowiekiem zajmującym się różnego rodzaju działalnością społeczną. Natomiast to jest tak dzisiaj. Ja, mając 17 lat, zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia po raz pierwszy, ponieważ jestem wielokrotnie karany za zabójstwo. Byłem w zorganizowanych grupach przestępczych i przez wiele lat żyłem z handlu narkotykami i produkcją narkotyków. Nie jestem człowiekiem, który to, co wam mówi, dowiedział się z książek, a nie dowiedział się z internetu. Zresztą jak widzicie sobie na moje nazwisko, to zobaczycie tą historię, tę moją historię, ponieważ jest tego tak naprawdę na dzisiaj kilka tysięcy filmów. Jeżeli biorąc pod uwagę cały YouTube i to, co się w ogóle dzieje, ponieważ od kilku lat większość telewizji w Polsce była zainteresowana tym, co się stało w życiu moim, w życiu mojej żony, bo to było coś spektakularnego na miarę tego kraju. Więc ja będę dzisiaj do was mówił o rzeczach, które tak naprawdę ja przeżyłem, ja doświadczyłem. Ja nie będę specjalnie tłumaczył różnych zjawisk, ponieważ nie taki cel ma to spotkanie. To spotkanie ma cel taki, abyście myśląc logicznie, tak, spróbowali dostrzec szeregi zagrożeń, które są wokół. Ja byłem człowiekiem, który wychował się w rodzinie, gdzie ojciec chlał. To było chlanie tego typu, że wiesz, albo go nie było parę miesięcy w domu i potem trochę był, jak się zaszył. Albo wyszedł z koszem na śmieci i wrócił na następne święta. To był taki ojciec. Więc ja żyłem w nienawiści do niego. Dlatego być może są tacy wśród was, którzy macie podobne sytuacje. Nie wiem, jest bardzo różnie, my jeździmy po różnych szkołach w Polsce i ludzie mają naprawdę różne rzeczy. Ja nienawidziłem swoich rodziców. Ojca dlatego, że pił, a matki dlatego, że próbowała być ojcem i matką. Chciała za wszelką cenę uchronić mnie i mojego brata od całego chorego systemu tego świata, tylko ona to robiła na zasadzie nakazów i zakazów, a to kurczę nie działa. Jeżeli zakazują ci czegoś, albo każą ci to robić, to pierwszy instynkt, który się w tobie włącza, to jest w ogóle opór. W ogóle nie chcesz tego, tak? Ci każą coś. Rozumiecie? To jest bardzo prosta rzecz. Jak cię straszą, tak, to tylko idziesz sprawdzić, czy na pewno tak jest, tak? Także to tak wygląda. I ja miałem o to też pretensje do matki, co tak próbowała jakoś ogarnąć temat. Nie słuchałem się mojej matki. Uważałem, że ona w ogóle, wiecie, jest z innej planety, ponieważ ona jest ode mnie starsza 20 parę lat i to ja wiem lepiej. W ogóle też chcę, żebyś zwrócił na to uwagę, że w jakimś momencie życia to słowo ja wiem lepiej, to brzmi tak mocno w tobie jak dzwon. I ja też zachęcam was, bo będę was zachęcał do takich różnych rzeczy, takich przemyśleń w trakcie, jak będę mówił, żebyście te sformułowania, które w was są ja wiem lepiej dziś, troszkę sobie zweryfikowali. Ja nie zweryfikowałem tych rzeczy. Nie zweryfikowałem, uważałem, że jestem mądrzejszy od mojej matki. Mam 17 lat, poszedłem na imprezę. Kolega miał 18 urodziny. Popiliśmy sobie. Ja oczywiście też uważałem, że alkohol wszystkich może położyć, ale nie mnie. Ja jestem taka postać, której nic nie położy. Byłem wtedy, tak znaczy byłem, to za dużo powiedziane. Podobała mi się taka dziewczyna, która się podobała inny chłopak.
tak, wskutek tego, że czułem się w ogóle odrzucony, to zacząłem sobie tam dużo pić na tej imprezie. No i w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi. Ja byłem pierwszy przy tych drzwiach, otworzyłem drzwi, myślałem, że to kolejny jakiś tam koleś na tą imprezę. Okazało się, że to był facet, który myślał, że tam można kupić alkohol. Myślał, że to jest taka meta. Wiecie, dzisiaj to jest sformułowanie mało znane, ale to był rok 1990. I w tamtych czasach można było kupić alkohol o pewnych porach, później tylko w miejscach, które się nazywały metami. I facet myślał, że to jest meta. Był też już lekko wcięty i zapytał się, czy można kupić wódkę. Oczywiście my tu nie ma wódki dla ciebie, jakaś przepycharka. I doszło do bójki. Zaczęliśmy się bić. I ja byłem człowiekiem, który całe swoje życie to kumulował w sobie nerwy. I też być może tak masz w życiu, że cokolwiek się dzieje, to jesteś jeden wielki wulkan i albo w ogóle się depresjonujesz i chowasz, albo jesteś agresywny. Ja byłem z tego drugiego gatunku, ja te nerwy uwalniałem później. I z tym facetem doszło do takiej dużej bójki i w konsekwencji facet zginął. I coś wam powiem. Jak masz 17 lat i ginie pod twoimi nogami rękoma człowiek, tak? To okazuje się, że masz przesrane całe życie. Że to jest coś takiego, że to jest, wiesz, jak ty zrobisz jakąś drobną sprawę, nie wiem, poszukasz kogoś, jakoś, nie wiem, coś, to są rzeczy drobne, to jeszcze można odwrócić. Wiesz, ale jak to jest człowiek martwy, do tego się nie odwraca. I coś wam powiem, naprawdę niewiele trzeba, żeby spieprzyć swoje życie. Wiesz, to naprawdę niewiele trzeba, to były minuty, i zginął człowiek. Minuty. Facet zostawił żonę i zostawił kilkoro dzieci. Czyli to nie tyle, nie tylko zginął człowiek jako człowiek, ale też została osierocona cała rodzina. To było i tylko i wyłącznie dlatego, że ja uważałem, tak, że jestem ponad każdą formułą zagrożenia. Ja uważałem, że wiem wszystko. Tak. Uważałem, że nie ma problemu, że to ja sobie wyjdę. Trafiłem do więzienia z perspektywy doznania 25 lat. Pamiętam, prokurator powiedział do mnie, wtedy jeszcze było moratorium na karę śmierci. On powiedział, tylko dlatego nie będę chciał dać jej karę śmierci, ponieważ nie można jej dać, ale dostaniesz 25 lat. I wiesz, mam 17 lat, a mam w perspektywie wyjście z więzienia za 25 lat. Facet jest zmasakrowany, ma połamane 80% kości. Ja trenowałem karate i oczywiście uważałem to za wielki spęd, uważałem, że jestem kimś. Uważałem, że jak jestem silny, że jak umiem się bić, to jestem kimś. Wskutek tego, co się zrodziło we mnie, ginie człowiek. Idę do więzienia i co jest w ogóle w tym wszystkim przerażające? W więzieniu spotykam ludzi, którzy mówią do mnie, nie przejmuj się, będzie dobrze. Coś ci powiem. Mogą być różni ludzie. Ale jeżeli twoje życie idzie gdzieś w dół i ludzie, którzy są wokół ciebie, nazywają się twoimi kolegami, twoimi przyjaciółmi, mówią, nie przejmuj się, idzie dobrze, tak? To znaczy, to nie są prawdziwi ludzie. To nie są prawdziwi ludzie. Tym ludziom tak naprawdę nie zależy. Rozumiesz? Tobie się może wydawać, że oni są kimś ważnym, bo to jest nieprawda. Ja słyszałem wokół siebie takich samych hipokrytów, jakim ja byłem. Będzie dobrze. Rozumiesz? Jak matka przyjechała do mnie na pierwsze widzenie, to już miałem tatuaż na czole z napisem kocham wolność, a z tyłu wytatuowany pienik i siekierę i napis tylko dla kata. Matka mnie zobaczyła, to się popłakała. Mówi, synu, o co chodzi? A wiesz co ja powiedziałem? Mamo, będzie dobrze, wszystko będzie super. Nie jest źle, mamo, damy radę. To jest ściema. Rozumiesz? To jest jedna wielka ściema. Są pewne prawdziwe rzeczy. Jak coś siada w życiu, to siada w życiu. I się nie mówi, że będzie dobrze. Wiecie, mój ojciec, to było przedziwne, bo mój ojciec doznał wstrząsu w ogóle i on się dowiedział, że to jest pierwszy w życiu, że chlał i że zaniedbał wszystko. I on przestał pić, postawił sobie za cel swojego życia wyprowadzeniem z tego więzienia. To był czas, kiedy komuna się wycofywała, Solidarność wchodziła i tak naprawdę wszystko można było w bardzo prosty sposób za pieniądze uzyskać. I dostaje w konsekwencji 10 lat. Zostaje 10 lat, ojciec dalej płaci łapówki, to się kończy 8-letnim wyrokiem.
ojciec również opłaca moje warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mogę wyjść po jednej trzeciej kary. I ojciec to załatwia. I tuż przed moim wyjściem na to warunkowe przedterminowe zwolnienie, mój ojciec już jako normalny człowiek, jako pracujący na rodzinę, wręcz facet, który założył firmę i tak dalej, ginie wypadku samochodowego. Już jako normalny człowiek. Ja pamiętam, że wychodzę na przepustkę tuż przed moim warunkowym na pogrzeb ojca. I wiesz, chcę ci coś powiedzieć. Są takie sytuacje w życiu, że w ogóle nie wiesz, dlaczego się wszystko sypie. Nie masz pojęcia. Wszystko się sypie. Rozumiesz? I co ci powiem? Nie jesteś w stanie powiedzieć sobie dzisiaj na tym miejscu, że w moim życiu się nic nie sypie. To tak nie zadziała. Wiesz, ale jeżeli nie jesteś przygotowany na to, tak? To cię jest w stanie docisnąć do ziemi. Mnie śmierć ojca docisnęła do ziemi. Ja zostałem dociśnięty. Wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Będąc po tej przypustce, wyjdę na warunkowe i co? Nie mam wielkich perspektyw. Będę złodziejem, bo to umiemy lepiej. I stałem się złodziejem, zacząłem kraść. Potem był następny wyrok za napad na karę z bronią w ręku. Kiedy siedziałem drugi raz w niedzielę, poznałem ludzi, recydywistów, którzy zaczęli uczyć mnie, w jaki sposób mam być zawodowym przestępcą. Moje życie szło w dół. Po wyjściu od drugiego wyroku byłem już człowiekiem, który znam mnóstwo ludzi w tym mieście. Wiecie, ja o narkotykach nie wiedziałem wiele w tamtym czasie. Ale poznałem ludzi, którzy wiedzieli bardzo dużo o narkotykach. Nie wiem, jeżeli mieliście kontakt z narkotykami, mieliście czy nie, ja nie wiem, i to z jakimi też nie wiem. Natomiast ja pierwsze narkotyki, jakie w ogóle dostałem do swojej ręki, tak? To była kość heroiny. Jak ja ją sprzedałem, zarobiłem 6 tysięcy złotych, a moja matka zarabiała wtedy 1,5 tysiąca miesięcznie. Tak? Ja myślałem, że mogę na nogi. Ja myślałem, teraz to będę żył. Niebawem zaczęliśmy handlować hurtową heroiną, zaczęliśmy produkować amfetaminę. Wiecie, ja dzisiaj mogę robić to, co robię, bo ja wiem, co to jest. Rozumiecie? Ja wiem, w jaki sposób to powstawało i do jakich celów to służyło. Dzisiaj ludzie myślą sobie, mogę sięgnąć po narkotyki, to jest droga. To nic do tego. Nie uzależnię się. Nie stanie się w moim życiu nic złego. Tak samo wielu ludzi myśli, że mogą się upijać na różnych imprezach i że też się nic nie stanie. Ja mając 17 lat zabiłem człowieka. Ty możesz powiedzieć, mi się to nie przydarzy, ale ty nie wiesz, co ci się przydarzy. Ty możesz teoretyzować tak, jak ja teoretyzowałem. Rozumiecie? Możesz teoretyzować. Moje sumienie zaczęło być zabijane poprzez pieniądze, które posiadałem. Nie było dla mnie żadnego problemu, tak? Żeby hurtowo oddawać amfetaminę ludziom, którzy ją sprzedawali w szkołach. Nie wiem, ile dzieciaków otrzymało narkotyki z mojej produkcji. Nie mam pojęcia. Pamiętam, jak tam kiedyś zeszło 5,5 kg żółtej amfetaminy, nie mogliśmy jej puścić do miasta. I tak patrzyłem na to, a byłem chciwy. Chciwość stała się moją drugą twarzą. To zacząłem płacić ludziom w tej amfetaminie. Dawałem dzieciakom na osiedlu amfetaminę za to, że mi sprzątali piwnice, że mi czyścili samochody. Nie było tu dla mnie żadnych problemów. Jest bardzo łatwo się zatwardzić. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo powiedzieć, że mam wywalone na wszystko. Tylko istnieje bardzo ciekawa zasada. Wiecie, jaka istnieje zasada? Co siejesz, to zbierzesz. To wraca do ciebie rykoszetem. To musi wrócić. Jak nie teraz, to za kilka lat. Jeżeli nie dotknie do ciebie, to wróci do twoich bliskich. To działa jak bumerang. Czy chcesz, czy nie chcesz. Możesz nie wierzyć w takie rzeczy, ale one po prostu są. Co siejesz, to zbierzesz. Na początku moje życie związane z przestępczością było bardzo fajne. Ja uważałem, że jestem w ogóle królem świata. Jeździliśmy sobie po bogatych miejscach, mieliśmy super samochody, wydawaliśmy kupę pieniędzy. Myślałem oczywiście, że mogę handlować narkotykami, ale ja się nie uzależnię. No skąd, przecież w ogóle mnie nic nie rusza. Tak? Kiedy pierwszy raz zapalałem krak, mi się wydawało, to nie jest powód. Tak? Niedługo później na jedną imprezę traciłem 1000 dolarów. Trzykrotnie umierałem od kraka. Trzykrotnie stawało mi serce. I dzisiaj miałem konsultację
z ludźmi w takiej restauracji, ona się nazywa Żurawina, tam na Żurawie. I często, jak mam konsultację z ludźmi, pokazuję im, że 200 metrów dalej, lata temu, naprzeciwko ministerstwa, tak, umierałem od narkotyków przy swoim BMW. Moje serce stanęło. Wiecie, ja byłem na tamtym świecie już trzykrotnie od narkotyków. Budziłem się na ojomach. Jak ktoś mówi do ciebie, że to nie jest problem, rozumiesz? To on cię oszukuje. Są też ludzie, którzy mówią, no tak, ale jak mówię, mnie to nie interesuje, ja tylko sobie jaram marihuanę, to nie jest dla mnie problem. Mieliśmy też marihuanę. Zawsze mówię, mieliśmy, i żona mnie poprawia, mówi, nie mieszaj mi w to. Ja byłam ofiarą tego zjawiska. Tutaj jest moja żona, taka ta pani w tej białej koszulce, która jest ze mną, kiedy skończyła 15 lat. Jeździła do mnie po więzieniach przez całe życie. Widziała, co się ze mną działo, miała lufę przy głowie. Kiedy puszczałem narkotyki, chciałem ją zastrzelić, bo troszeczkę za dużo chciała ode mnie w tym momencie. Ona zna moje życie bardzo dobrze. W internecie znajdziecie też jej wypowiedzi, jej historię, to co ona przeżyła. Również w różnych gazetach, które też Wirtualna Polska będzie pokazywała. Chodzi o to, że mieliśmy pole marihuany. Mieliśmy człowieka, który tego pilnował. Pamiętam jak dziś. Miał na imię Bogdan. Zawsze go wspominam, kiedy opowiadam. Bogdan był takim człowiekiem, który nie brał żadnych narkotyków, nawet nie palił papierosy, oprócz marihuany. On w ogóle uważał, że marihuana to jest święty dobra. On w ogóle twierdził, że Bóg stworzył marihuanę, tak? I że to jest najlepszy pomysł w historii Boga. Jakbyś spojrzał na Bogdana, albo posłuchał Bogdana, to byś zobaczył przeciwne rzeczy. Bogdan, tak? On nawet już nie mówił normalnie. On używał zwrotów, które są normalnie nieużywane przez społeczeństwo. To były zwroty, które rozumiał tylko Bogdan, bo Bogdan miał swój świat, zdominowany przez marihuanę. On nie mówił chleb, tylko kruszelec na przykład. On tak mówił. I on w ogóle myślał, że to jest zrozumiane przez środowisko. Ten człowiek wyglądał jak żywa wizytówka osoby zniszczonej przez marihuanę. Chcę, żebyście rozumieli te rzeczy, jak one działają. Chcę, żebyście wiedzieli, że to są rzeczy, które naprawdę istnieją. Żebyś nie podchodził bezkrytycznie do takich rzeczy. Żebyś nie mówił, okej, jakoś sobie w tym poradzę. Nie, pamiętaj, to ty jesteś decydentem swojego życia. Ty masz władzę w swoim życiu, aby twoje życie poszło do góry, albo żeby było spieprzone. Ty, wiecie, ja nie skończyłem szkoły. W czasie, kiedy powinienem tę szkołę skończyć. Ja wiem, co to znaczy decydować w sposób zły. Chcę, żebyście po dzisiejszym spotkaniu zrozumieli, że to od was zależy to, co będzie w waszym życiu. To nie zależy od nikogo. Nie jest ważne, jak bardzo miałeś złych rodziców czy opiekunów, czy jak dobry. I tak wszystko będzie zależało od ciebie. Tak jak ty zdecydujesz, tak będziesz miał. Takimi ludźmi, jakimi ty się otoczysz, taki wpływ oni wywrą na ciebie. Jesteś panem swojego życia. Ty. Nikt inny. Nie będziesz mógł rzucić odpowiedzialności. Nie będziesz mógł powiedzieć, bo to jest przez kogoś. Człowiek jest decydentem swojego życia. W moim życiu patologia ciągnęła się do 2001 roku. Zostałem skreślony na każdej linii. Wiecie, ten sędzia, który mnie skazywał za zabójstwo, on mówi tak, że dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a ci są ludzie w więzieniu. Wiecie, to był facet, który przez lata podpisywał karę śmierci w Polsce. On miał jedną metodę. Takich ludzi trzeba odizolować. Tylko, że mój przypadek był przypadkiem, tak, który wyszedł do wierzchu. Jest wiele rzeczy, które są gdzieś w ukryciu. Wystarczy, że spojrzysz w swój umysł i zobaczysz, jakie rzeczy roją się w środku. Przecież ty wiesz. Przecież ty wiesz, co ty masz w ogóle w środku. Ty wiesz, jakie rzeczy olewasz, ty wiesz, jakie rzeczy się boisz, ty wiesz, jakie masz kompleksy, ty wiesz, czym to przykrywasz. Wiesz, czego szukasz. Ale to ty decydujesz o tym, czy to coś, co jest w środku, zrobi ci kibel na zewnątrz, czy nie. To ty o tym decydujesz. I nigdy nie wmawiaj sobie, że jeżeli coś jest akceptowane społecznie, to jest w porządku. Wiecie, w Holandii akceptowaną społecznie rzeczą, tak, jest prostytucja.
idziesz sobie po ulicy, który ciebie Adidas, Nike, burdel. Za wszystko jest cena. Tu są ceny butów, tu stoi panienka, też są ceny. One tam płacą podatki. Rozumiecie? Płacą tam podatki. Jesteśmy ostatnio w Amsterdamie, idziemy sobie z żoną i z przyjaciółmi i z bramy wychodzi dwóch facetów. Obydwaj brody i wózek. Nie wiedziałem, który mama, który tata. No przecież to jest akceptowalne. Ale wiecie, jak pójdziemy tym nurtem, tak, to by nas tu nie było. To by nas tu nie było, byśmy się nie urodzili. To są rzeczy akceptowalne. W Biedronce można kupić sobie spirytus. Pół litra spirytusu. I wypicie tego pół litra spirytusu powoduje zgon. Rozumiecie? Marihuana sobie rośnie normalnie na cicho. Latają sobie kolibry, wkładają tam dziób, tak? Walą w ogóle z tych kwiatów, ale nigdy nie widziałem nawalonego kolibra. Wszystko ma swój cel i swoją przestrzeń życiową. Proszę Cię, myśl o tych rzeczach. To, co jest akceptowalne, niekoniecznie jest normalne. To Ty jesteś decydentem i sędzią nad tym, jak będzie wyglądało Twoje życie. Nie da się wkręcić. Nie mów, bo tak się robi, bo tak się uważa. Bo tak wszyscy twierdzą. Z nurtem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. Jeżeli chcesz, żeby Twoje życie miało sens, to musisz stanąć sobie z boku, przyjrzeć się na to i powiedzieć nie. Ja będę decydował. Często nie tak jak społeczeństwo. Ale będziesz naciskany, żeby tak jak społeczeństwo. Żeby być podobnym do innych. Ale Ty jesteś sobą i nie potrzebujesz być podobny do innych. W 2001 roku trafiłem na krótki wyrok do więzienia. Ja byłem już wielokrotnie karanym recydywistą i 10 miesięcy, które miałem odsiedzieć, stare 10 miesięcy, było praktycznie niczym. Polskie więzienie nie jest, wiecie, ogląda się filmy różne, się mówi, jak strasznie jest w tym polskim więzieniu. Wiecie, co jest najstraszniejsze w więzieniu? To, że 23 godziny siedzisz w celi, na godzinę wychodzisz na spacer, po godzinie schodzisz z powrotem do celi. To wystarczy, żeby człowiek w ogóle zgubił. Nie potrzeba nic innego, nie potrzeba żadnych w ogóle ciężkich rzeczy. To jest wystarczające. Rozumiesz? Mówi się, że po 3 miesiącach siedzenia w takich warunkach są nieodwracalne w miarę zmiany fizycznej. Powiem Ci, że jak się przyglądałem na tych ludzi w więzieniu, to czasami się zastanawiałem, czy ci psycholodzy nie mają racji, na przykład. Tak? Natomiast idę do więzienia i co jest, wiecie, strasznego w tym wszystkim? Ja nie mam zamiaru się zmieniać. Czyli we mnie nie zachodzi reakcja potrzeby zmiany. Ja uważam, że będę zarabiał pieniądze, okej, odsiedzę sobie, wyjdę i dalej lecę z kopsu. Dalej! W ogóle mnie wiesz. I któregoś dnia, bo wtedy nastąpił zwrot, któregoś dnia wchodzi do celi kolejny recydywista, ma ten taki majdan cały ze sobą, w kot zawinięty i w ręku trzyma taką grubą książkę. W celi siedzieliśmy wtedy chyba 16 osób, nawet dwóch spało na materacach na podłodze. To był taki czas, kiedy nieżyjący już pan Kaczyński razem z panem Ziobro taki pomysł mieli, żeby zamykać do więzienia za najdrobniejszy stan. W Polsce było 60 tysięcy miejsc, a siedziało 72 tysiące więźniów. I mnie zainteresowało to, że ten facet ma tą książkę. Co tam masz na książkę? Taką grubą. A on mówi, to jest Biblia. Ja mówię, ty. A co, a jak to Biblia? Skąd to? Ksiądz ci dał? On mówi, nie, ja tam książkę. Chodzę na takie spotkania, tacy przyjeżdżają w ogóle goście. A ja się zapisywałem na wszystkie spotkania, na anonimowych alkoholików, potem przynosili ciastka, jakieś paluszki i siedziałem z nimi, wiesz, to było wyjście z ceny, wyjście z tego marazmu. Mówię, dobra, idę do tych gości, nie, poszedłem do nich, siedzę taki dwóch, jeden tak nogi na nogi, trzyma, bóg mu się rozjeżdżał. Ja na punkcie ubrania miałem świra. Ja w ogóle uważałem, miałem bardzo drogie ubrania, ja w ogóle uważałem, bo wiesz, ja byłem zakompleksionym człowiekiem. Uważałem, że jak ja będę miał zawsze super ubrania, to to będzie kształt, to będzie o mnie świadczyło, wiesz. Tak jest zwiedzone. Tak? Jak człowiek jest pusty, to musi coś mieć na zewnątrz, wiesz. Patrzę na ten jego bóg, mówię, dziad. Co ten dziad mi powie? Drugi był jeszcze lepszy, grał na gitarze. Przestał grać i mówi, coś wam powiem. Chlałem mu 10 lat,
wylądowałem na Kolskiej tutaj w Warszawie, na Izbie Wytrzeźwień, leżę sobie na detoksykacji i Jezus do mnie przyszedł, a ja sobie mówię, żar LSD na 1000000%. Mówię, walę kwasy, ja jak waliłem kwasy, to po kwasach widziałem różne rzeczy, muzyka mi wychodziła z różników, różne rzeczy. Z pilota, jak będę miał taki dobry czas, siedziałem w szafie parę godzin po kwasach i słuchaj, dzwoniłem ze z pilota do telewizora, rozumiesz? Miałem taki czas, że człowiek mnie pyta, w ogóle wiesz, ja, pilot, szafa, nie. Mówię, walę kwas. Jezus przyszedł do niego, czujesz? Poszedłem do tej celi z powrotem. Za tydzień mówię, idę znowu dzisiaj historię posłuchać. I ten starszy zaczął opowiadać, że jest Bóg, że mnie kocha i nerwy mnie nie wyrobiły. Mówię do niego, ty, a gdzie był ten Bóg, jak zatłukłem chłopa? A gdzie był ten Bóg, jak na ojca mi wjechała ciężarówka? Ja myślałem w ogóle, że ten dziadek to jest taki wieś. No tam się skuli. A dziadek wstał i mówi do mnie, jak to cię cwania? Normalnie. Jest w niebie i jest do twojej dyspozycji. Tylko ty jesteś taki arogant, że nigdy w życiu nie chciałeś nikogo słuchać. To uważasz, że będziesz jego słuchał? Ja zacząłem o tym myśleć. To we mnie pracowało przez wiele miesięcy. I któregoś dnia w sztum uklęknąłem na kolana. Ja oddałem życie Jezusowi. Wiecie, dlaczego ja tu jestem? Ja w ogóle jestem uznany w tym kraju za głównego przedstawiciela zwiedzenia. Rozumiecie? Przez 10 lat badają nas służby. Uważali, że rozkręcimy w tym kraju, tak? Coś takiego, co będzie miało znamiona grupy przestępczej o charakterze religijnym. Że stworzymy sektę. I ta sekta będzie wyłudzać pieniądze, handlować narkotykami, robić inne rzeczy. Zresztą dalej widniejemy jako jedni z głównych przedstawicieli sekty w kraju. Prawda jest taka, że wtedy w tej celi podjąłem decyzję, wiecie jaką? Że moje życie będzie zmienione. Że nie będę płynął pod prąd. Z prądu. Że będę pod prąd szedł całe życie. Że całe życie swoje będę szedł teraz zgodnie z moim wewnętrznym przekonaniem. Już powiedziałem sobie, że nikt nie wpłynie na moje życie. Że ja będę decydował. Rozumiesz? Spotkanie z Bogiem spowodowało. Ja nie jestem religijnym człowiekiem w ogóle, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Wejdzie sobie do netu, to zobaczysz. Ja jestem terapeutą, ja jestem człowiekiem, który zajmuje się szeroko pojętym mentoringiem, tak? Ja jestem odreligijniony. W ogóle religia to jest w ogóle choroba tego narodu. Zresztą wszystkich. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że spotkanie z czymś prawdziwym wywołało u mnie ekspansję prawdy. Nie daj się zniszczyć. Nie pozwól, żeby coś lub ktoś wpłynęło na twoje życie. Nie bądź zdechłą rybą. Może wiele trudnych rzeczy przeszedłeś w życiu, ale to nie znaczy, że jesteś skończony. Nie jesteś. Mam dzisiaj 46 lat. Jesteśmy z Agatą wiele lat ze sobą. Mamy dwoje dzieci. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam przyjaciół. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co kaman z przyjaciółmi, rozumiesz? Myślałem, że przyjaciele są znajomi. Gdzie mam ludzi, tak, z którymi normalnie żyję i funkcjonuję. Jestem szczęśliwy. Spójrz w swoje życie. Na początku swojego życia. Bardzo cię proszę. Nie zapomnij tych rzeczy. Jeżeli będziesz potrzebował, zadzwoń do mnie. Wpływamy na tysiące ludzi i mamy kontakt z różnymi ludźmi. Jeżeli będziesz potrzebował, to zrób. Mogę wiele wnieść do twojego życia. Nasi wolontariusze po całym kraju zajmują się tym, aby nadawać realny kierunek. Skorzystaj z tego, bardzo cię proszę. To może zmienić twoje życie. Nikt, gdyby ktoś kiedyś coś powiedział podobnego, nie doszłoby do różnych rzeczy. Nie doszłoby. Nie doszłoby w życiu mojej żony. Rozumiecie? Nie doszłoby. Nawet jeśli nie słuchałeś nikogo, to sobie pomyśl, kurczę, może ten recydywista w ogóle faktycznie nie kłamie. Cię mnie nie płacą za to, że tutaj jestem. To absolutnie. Ja przyszedłem do was, żebyście po prostu mieli możliwość chwycenia się czegoś.
zadzwoń, napisz, skontaktuj się. Naprawdę warto. Znamy życie od podstaw. Nie ma takiej rzeczy, którą jesteś w stanie nas zaskoczyć. Ani mnie, ani mojej żony, ani wszystkich ludzi związanych z naszą służbą. Niestety. Rozumiesz? Nie mamy też nic, tak, takiego, co mogłoby cię zniszczyć. A mamy bardzo wiele, żeby mogło cię to zbudować. Przyjaciele, dziękuję wam, że posłuchaliście mnie. Jeżeli będziecie chcieli, kontaktujcie się.